Witam serdecznie, nazywam się Izabela Podlaska-Konkel z portalu Czary.pl i razem z Miłosławą Krogulską przedstawimy Państwu horoskop tygodniowy na dni od 13 do 19 czerwca 2016 roku. Miłka, co w tym tygodniu nas czeka? Bardzo dobry tydzień przed nami. Już poczujemy, że zbliżają się wakacje, że już jesteśmy coraz bliżej wakacyjnych wyjazdów, spotkań z przyjaciółmi, ponieważ Merkury przeniesie się do znaku bliźniąt już w poniedziałek, a w tym znaku z Merkury czuje się doskonale. Czyli już szykujcie się, szukajcie tanich biletów, wymyślajcie kierunki wakacyjnych podróży. Od tego momentu to wszystko będzie miało większy sens. A jeżeli ktoś musi zostać w pracy, to będzie mu trudno wysiedzieć w jednym miejscu, dlatego że Merkury bardzo sprzyja załatwianiu spraw na mieście. Wychodzę, Poza te okolice, w których zazwyczaj jesteście, sprzyja też poznawaniu nowy, nowych ludzi i sprawi, że wszelkiego rodzaju imprezy, których więcej czeka nas pod koniec tygodnia, będą bardzo udane. W uczuciach trochę goręcej od piątku, dlatego że Wenus wkroczy do bardzo namiętnego, romantycznego znaku raka, więc też będzie się działo. Jedynie sobota to jest taki dzień, w którym trzeba będzie być ostrożnym, jeżeli podejmujecie jakieś bardzo ważne decyzje, dlatego że planeta Saturn znajdzie się w kwadraturze do Neptuna, a to czasami potrafi zupełnie niepotrzebnie, Gasić nas entuzjazm. Więc w sobotę otaczajcie się takimi ludźmi, którzy są mili i mają na Was dobry wpływ, a cały tydzień będzie udany. Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce w tym tygodniu wezmą się ostro do roboty. Szczególnie barany poczują właśnie ten y, zbliżający się czas wakacyjny i będą w tym tygodniu mogły nadrobić dużo zaległości też, ale zrobić dużo do przodu. Szczególnie druga połowa tygodnia też, y, kiedy Wenus przejdzie do znaku raka jest bardzo dobra na różne inwestycje finansowe dla baranów lub podejmowanie jakichś właśnie finansowych decyzji. Lwy w tym, w tym tygodniu będą bardzo spokojne, mogą spotkać jakieś ciekawe osoby na swojej drodze. Merkury w znaku bliźniąt bardzo sprzyja tym lwom, które zajmują się handlem albo podróżują, bo właśnie w tym tygodniu możecie znaleźć lub zobaczyć co, coś bardzo ciekawego, co Was zainspiruje na przyszłość. Strzelce natomiast w tym tygodniu będą troszeczkę zależeć od tego, co powiedzą, co zrobią inni. Merkury ustawi się w opozycji do Waszego znaku zodiaku, a to oznacza, że z monologu musicie się przestawić na dialog. To Wam wyjdzie na dobre i dużo na tym skos Skorzystacie, a do czwartku macie bardzo dobrą pasę w miłości. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, w tym tygodniu będą myśleć przede wszystkim o tym, jak bardzo szybko pozałatwiać różne sprawy. Szczególnie byki będą czuły się tak, jakby miały mały motorek i będą pędzić przed siebie. Między urzędami, szkołą, pracą wszędzie będzie pełno bardzo zapracowanych byków, ale po co to byki będą robić? Po to, żeby mieć więcej spokoju w weekend, dlatego że od piątku planeta Wenus przyniesie wam bardzo duże szczęście w miłości. Samotne byki mogą spotkać kogoś do pary zamężne. Oj, będzie sympatycznie. Gorąco i bardzo wesoło. Panny również będą w dobrych humorach, trochę wolniej będą wszystko załatwiać od byków, ale szczęście sprzyja im wszędzie tam, gdzie są jakieś sprawy prawne, urzędowe. Merkury sprawi, że będziecie niezwykle bystrzy. Możecie dostrzec okazję, tam gdzie inni zwątpili, albo zinterpretować jakiś przepis na waszą korzyść. Więc tak zaryzykuję i stwierdzę, że panny będą w tym tygodniu najmądrzejszym znakiem Zodiaku. Koziorożce za to spokojnie, bez napięć, bez problemów, bez żadnych awantur, przez ten tydzień przebrną. Od piątku Wenu znajdzie się w opozycji do waszego znaku, i będzie to bardzo dobry czas, żeby pobyć wśród ludźmi, pójść na jakąś imprezę. Nie bądźcie skromni, nie bądźcie nieśmiali, wszyscy będą was lubić, a samotne kozieloszce no może z jakimś rakiem albo bykiem stworzą udaną parę. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki. W tym tygodniu poczują się jak ryba w wodzie, będą dyskutować, spotykać się z ludźmi i przede wszystkim podejmować właściwe decyzje. Szczególnie bliźnięta w tym tygodniu mogą liczyć na przychylność gwiazd. Merkury od poniedziałku jest w Waszym znaku zodiaku, a to oznacza, że wszystkie sprawy zawodowe i organizacyjne ruszą do przodu. To jest dobry tydzień, żeby się dowiadywać, szczegółów, organizować sobie innym czas lub już planować wakacje. Bo w tym tygodniu no wszystko będzie się układało bardzo szybko i zgodnie z planem. Bliźnięta, bliźnięta też w drugiej połowie tygodnia mają dobrą pasję, jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe. Natomiast wodniki w tym tygodniu będą bardziej ostrożne w podejmowaniu życiowych decyzji, i słusznie, bo będziecie troszeczkę rozleniwieni, niechętnie podejmiecie jakieś życiowe wyzwania. To jest dobry czas, żeby odpocząć i trochę się zdystansować do, od szumu i pędu codziennego życia. Natomiast wagi w tym tygodniu mogą znaleźć jakąś superhandlową okazję, y, szybko podjąć decyzję o wyjeździe, merkury bardzo wam sprzyja, też, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, więc dopytujcie się, zasięgajcie informacji, bo dzięki temu bardzo dużo zyskacie w tym tygodniu. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby mają również przed sobą bardzo udany tydzień. Raki w ciągu tygodnia będą spokojne, skoncentrowane na różnych ważnych sprawach, też dom i rodzina to będzie ta dziedzina życia, w której będziecie najbardziej aktywni, dlatego że, że możecie być też jednocześnie Jednocześnie trochę bardziej nieśmiali, ale już od piątku bardzo mocno sprzyja rakom szczęście w miłości, Wenus wkroczy do Waszego znaku i wszystkie sprawy, które się nie układały, nagle jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki się poukładają tak, jak raki będą chciały. Ale kluczem do tego sukcesu jest umiejętność proszenia innych o radę, o pomoc, miły uśmiech, ale to jest to, z czym raki sobie doskonale dają radę. Też w dobrych humorach będą skorpiony. Początek tygodnia więcej pracy, więcej obowiązków, więcej pośpiechu, ale w tym tygodniu skorpiony nie będą się z tego powodu złościć, tylko odważnie, radośnie i z wielką energią wezmą różne trudne sprawy w swoje ręce. Od piątku lżej, weselej, Wenus również Was obejmie swoim bardzo korzystnym wpływem, więc spodziewajcie się zaproszeń na miłe imprezy. Będzie wesoło, ludzie nie będą Was złościć. Bardzo udany koniec tygodnia. Ryby natomiast będą spokojniejsze niż zwykle. Na ryby można będzie liczyć, dlatego że ryby wszystkie go dopilnują, będą w tym trochę podobne do panien. Też jest to dobry tydzień, żebyście uporali się z trudnymi sprawami zawodowymi, poprosili szefa o podwyżkę albo o to, żeby przydzielił Wam jakieś ciekawsze zadania. Od piątku za to miłość, radość, grille i swoboda to jest to, co ryby czeka. Wszystkim znakom Zodiaku życzymy udanego tygodnia, a po więcej horoskopów, wróżb i artykułów zapraszamy na